Na rynku robotów sprzątających mamy obecnie bardzo duży wybór. Są mniejsze lub większe jednostki, odkurzacze, które radzą sobie lepiej z samym odkurzaniem, a niektóre z samym myciem podłóg, ale co gdybym wam powiedział, że ta najnowsza propozycja od znanej, popularnej firmy Dreamy łączy tak naprawdę wszystkie najważniejsze i tym samym najlepsze kwestie właśnie w tym jednym urządzeniu w dosyć kompaktowej formie, a mianowicie jest to model o naprawdę sporej nazwie, Dreamy L10S Pro Ultra Heat. I tak, nazwa mogłaby być krótsza, ale tak naprawdę w niej są zaszyte wszystkie najważniejsze informacje, cechy o tym konkretnym modelu, dzięki czemu od razu wiemy, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z robotem, który nie dość, że będzie oferował bardzo dużą moc, w zasadzie taką samą jak topowa konfiguracja, z której ja sam na co dzień korzystam, czyli model L20 Ultra, a mianowicie ma moc ciśnienia na poziomie 7000 paskali, ale z drugiej strony końcówka tej nazwy, Pure Heat, odnosi się do tego, że mamy tutaj przełomową technologię pozwalającą na mycie samych padów mopujących z temperaturą 50 kilku stopni, dzięki czemu te pady, które ubrudzą się w czasie mycia waszej podłogi, nie stoją w tej stacji później przez kolejne dni czy nawet tygodnie, tylko na bieżąco są myte, a następnie suszone. I tak jak wam mówiłem na początku, do tego dochodzi naprawdę wysoka jakość czy to samego odkurzania, długi czas pracy na jednym naładowaniu i bardzo fajna aplikacja mobilna, przede wszystkim dopracowana z możliwością rejestrowania obrazu, dzięki czemu taki odkurzacz przy użyciu tej kamery ze sztuczną inteligencją może być strażnikiem waszego domu i w momencie, w którym nie ma was właśnie w waszej posiadłości, możecie sobie po niej jeździć. Także jak widzicie, odkurzacz ten wydaje się być kompletny. Co prawda jest to nowość na rynku, więc trochę trzeba za nią zapłacić, prawie 4800 zł. Natomiast w przedsprzedaży, która aktualnie trwa do początku marca, od Dreamy dostajecie w prezencie prostownicę za złotówkę przy zakupie właśnie takiego zestawu. Także myślę, że warto się zastanowić, bo tak jak wam mówiłem, moim zdaniem jest to jedna z najbardziej opłacalnych albo z drugiej strony najbardziej kompletna propozycja, jeśli chodzi o roboty sprzątające. Ale zacznijmy od początku. Już na wstępie powiedziałem wam tu, że mamy do czynienia z dosyć kompaktową propozycją. Co to oznacza w praktyce? Ano chociażby to, że sama stacja ładująco-czyszcząco-opróżniająca nie jest bardzo dużych rozmiarów i nawet w mniejszych, średnich mieszkaniach nie będzie bardzo dużo absorbować nam tej powierzchni. Niestety model L20 Ultra, który ja sam posiadam, można powiedzieć, że jest 1,5 razy większy i trzeba po prostu już znaleźć na niego odpowiednią przestrzeń, czy nawet mieć go w odpowiednim pomieszczeniu, bo w mniejszych mieszkaniach, w jakimś salonie może on się po prostu nie zmieścić, albo będzie wam zawadzał, ale co najważniejsze, sama ta stacja ma naprawdę spore zbiorniki na czystą i brudną wodę, więc tylko w zasadzie do waszych obowiązków należy to, aby raz na 2, 3, 4 dni, w zależności od tego, jak często będzie ten odkurzacz mył samą podłogę, dolać czystą wodę, a opróżnić właśnie tą brudną, bo tak naprawdę kurzem nie musicie się martwić, bo ten brud, który zbierze się w tym odkurzaczu, będzie automatycznie odsączany do tego pojemnika, który znajduje się wewnątrz stacji i w zasadzie raz na 2, może nawet 3 miesiące będziecie musieli wyrzucić to i zainstalować nowy worek. Także tutaj bezsprzecznie możemy mówić o tym robocie jako o prawie autonomicznej jednostce, do której raz na jakiś czas trzeba podchodzić, a nie musicie się martwić o to, że będziecie musieli bardzo szybko wymieniać śmieci albo często uzupełniać tą wodę. Te zbiorniki są naprawdę bardzo duże, a te funkcje, o których wam wspomniałem, takie jak automatyczne mycie samych padów, powodują, że nawet tym nie musicie się przejmować, że te pady po jednym czy drugim myciu zaśmiergną, że będziecie je myć, bo będzie się wydzielał nieprzyjemny zapach. Nie, absolutnie nie ma o tym mowy. A, no i byłbym zapomniał, w samym zestawie macie też specjalny roztwór czyszczący, który musicie zaimplementować do tego małego pojemniczka, który znajduje się tutaj. Ta substancja będzie od razu podawana w czasie mycia waszej podłogi. Natomiast jeśli chodzi o samą konstrukcję tego robota, czyli tej jednostki, która bezpośrednio jeździ już po waszym mieszkaniu, ona generalnie wydaje się być bardzo klasyczna, ale nie jest on wysoki, więc na przykład nie ma problemu, aby pod większością szafek zmieścić się, żebyście nic nie musieli przesuwać. Z drugiej strony sam w sobie ten odkurzacz też nic nie przesuwa, ze względu na to, że mamy tutaj, tak jak wam mówiłem, oprócz skaneru LiDAR, który odpowiada za skanowanie czy samonawigowanie po pomieszczeniach i z tym sobie radzi doskonale, nawet jak macie 2-3 piętra w domu, to to mapowanie odbywa się na wysokim poziomie, to z drugiej strony sam ten system kamery i sztucznej inteligencji pozwala na to, aby nie dojeżdżać do pewnych elementów i ich ewentualnie nie przewrócić lub na
na przykład nie wciągnąć. Tutaj mi chodzi o jakieś zabawki, czy to dla dzieci, czy zwierząt, czy na przykład wasze skarpetki, jak mogą się gdzieś walać po mieszkaniu. On sobie między nimi manewruje i je omija. My podczas tych kilkunastodniowych testów nie zaobserwowaliśmy ani jednej sytuacji, w której ten robot wciągnął po prostu właśnie nawet jakąś skarpetkę, czy naprawdę małą rzecz. Radzi sobie z tym bardzo dobrze. No i tak jak wam wspomniałem, z drugiej strony, używając samej aplikacji, macie możliwość użycia tego robota jako takiego wirtualnego ochroniarza po waszym domu, kiedy właśnie was w nim nie ma. To znaczy, możecie sobie włączyć tą funkcję. Sam odkurzacz jednocześnie wyda dźwięk mówiący o tym, że właśnie taki obraz jest transmitowany, tak aby ta osoba, która ewentualnie przebywałaby w domu, bo na przykład sprawdzalibyście ten monitoring w czasie dnia, aby wiedziała, że jest jakby na żywo na tej kamerze, żeby tu były zachowane zasady prywatności. Natomiast patrząc na to całościowo, możecie sobie po prostu jeździć po mieszkaniu za pomocą tego małego joysticka umieszczonego w lewym dolnym rogu samej aplikacji, no i sprawdzać, co się dzieje, albo zobaczyć, czy z waszym zwierzątkiem jest wszystko ok. Także to jest taka fajna, dodatkowa mała funkcja, ale która cieszy. Zresztą, tak jak wam mówiłem, sama aplikacja, która jest dołączona do zestawu, naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Raz, jest wydajna, nie kraszuje się, nie ma tutaj za dużo błędów. Czasami od razu jakaś funkcja nie wczyta się albo nie zostanie zsynchronizowana z odkurzaczem, ale wystarczy powtórzyć to drugi raz i od razu to wszystko działa. Jest o tyle to też fajne, że możecie oczywiście sobie stawiać wirtualne ściany, czy ustalać pomieszczenia, do których ma ten robot nie wjeżdżać, albo wręcz przeciwnie, możecie zaznaczyć obszar, do którego ma się udać i na przykład posprzątać coś, bo właśnie coś się rozlało. No albo z drugiej strony możecie oczywiście sterować mocą odkurzania, albo mycia samego, albo mieszania tych dwóch opcji, bo też jest oczywiście to możliwe. I do tych aspektów czyszczenia samego odkurzania zaraz sobie wrócimy, ale kilka słów o tym, czego brakuje, albo czego mi brakuje w właśnie tym modelu. Generalnie moim zdaniem mogłaby być tu zaimplementowana druga szczotka z drugiej strony po prostu tego robota. To zawsze nam daje gwarancję tego, że jak ta po prawej stronie coś wyrzuci za mocno, na przykład na lewą stronę, to ten odkurzacz może czasami tego nie wciągnąć, jednak ta druga powoduje, że to jest szybko zbierane i od razu przy takim jednym przejechaniu nie macie żadnych papierków, żadnego brudu. Z drugiej strony, w porównaniu do tego topowego modelu od firmy Dreamy, czyli modelu L20 Ultra, nie ma tutaj podświetlenia LED, mamy troszeczkę mniejszą baterię, ale to akurat nawet do takich normalnych domków jednorodzinnych spokojnie wystarcza, bo akurat tamta bateria moim zdaniem jest trochę przesadzona, albo jest idealna do naprawdę bardzo dużych posiadłości. Tutaj raczej ten wynik zakręci się wokół 2-2,5 godziny, w zależności oczywiście od intensywności samego jeżdżenia i ile on też przeszkód napotka. Natomiast pod kątem jakby samej baterii jest generalnie bardzo dobrze i jest to w zasadzie porównywalny czas do innych podobnych odkurzaczy właśnie z tą baterią na poziomie 5000-5200 mAh. Natomiast trzecią rzeczą, o której trzeba sobie wspomnieć, to to, że w tym robocie nie są ściągane pady mopujące w porównaniu właśnie do tego typowego modelu, to znaczy jak on sobie wraca po czyszczeniu do tej stacji i na przykład ma później wyjechać tylko odkurzać, albo na przykład odkurzać same dywany, to w tamtym modelu te pady są po prostu ściągane i są po prostu w stacji, mogą się tam suszyć i on sobie jeździ bez nich. Tutaj takiej opcji nie ma, ale dochodzimy do tej pierwszej kluczowej funkcji. Tutaj po pierwsze te pady są cały czas zainstalowane tak naprawdę w tym odkurzaczu, ale w momencie, w którym odkurzamy sobie bez konieczności mycia, czyli nie mamy tej funkcji łączonej, albo z drugiej strony odkurzacz odkryje, że wjeżdża na dywan, to one są po prostu podnoszone tak, aby nie moczyć jednocześnie tego dywanu, aby nie myć właśnie tego fragmentu, więc pod tym kątem, nawet jeśli one nie są ściągane na czas takiego mycia, nie jest to frustrujące, bo po prostu nie dotykają one samej podłogi. Z drugiej strony mamy tutaj też funkcję, która naprawdę dobrze działa, że jak odkurzacz wykryje to, że jedzie przy krawędzi, albo dojeżdża do jakiegoś rogu, albo na przykład jeździ wokół krzeseł, a myjecie akurat tą podłogę, to te pady mopujące są lekko rozsuwane, tak aby nawet w takich ciężko dostępnych miejscach poradzić sobie dobrze i umyć właśnie takie zakamarki. I pod tym kątem działa to naprawdę bardzo dobrze, chociaż nie idealnie, bo jak widzicie, jak ja tutaj na łączeniu kafelek z samą podłogą, parkietem, mam taką aluminiową listwę, to on tego rozlanego soku trochę zostawił, ale z drugiej strony bardzo dobrze poradził sobie przy aluminiowych listwach w kuchni. W związku z tym to zależy od samej struktury takiego rogu, który macie. Moim zdaniem ogólnie to i tak działa bardzo, bardzo dobrze. W większości przypadków jednak na rynku w ogóle nie ma takiej technologii rozsuwania tych mopów, no i wtedy ten odkurzacz jedzie sobie tak, jak mu same kółka na to pozwolą, bez dotykania w zasadzie takiego większego obszaru, więc pod tym kątem ten model się wyróżnia. Natomiast jak mówimy o tych mopach, no to to, co jest kluczowe, to tutaj w temperaturze 58 stopni są myte te pady. W związku z tym, jak mogliście widzieć, jak rozlałem sobie mleko, kolę, jakiś sok,
one po tym sprzątaniu, po powrocie właśnie do tej stacji są myte, a następnie znów suszone, tak aby po prostu nie były mokre, żeby nam tutaj nie wydzielił się jakiś niefajny zapach, bo tak się zdarzało. W innych modelach, które testowałem, które były też trochę tańsze i starsze, niestety tam był problem taki, że fajnie, że one umyły daną podłogę, to było na plus, ale niestety po każdym takim sprzątaniu trzeba było do nich podejść, wyciągnąć i najlepiej położyć na kaloryfer, aby takie pady sobie wyschły, po ówczesnym oczywiście umyciu, bo niestety po kilku takich przejazdach one śmierdziały. Tutaj nie ma tego problemu, dzięki czemu ten odkurzacz staje się praktycznie nieangażujący. Tak jak Wam mówiłem, raz na kilka dni trzeba po prostu dolać świeżej wody, wylać tą starą i tyle. Resztą nie musicie się interesować. No i też w zasadzie nie musicie się w tym momencie interesować posiadaniem mopa czy szmaty z wiaderkiem, aby samemu myć tą podłogę. Radzi sobie on naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Od wielu lat na rynku były roboty, które tylko mopowały nam podłogę, a tutaj jednak te pady są w stanie ją myć. Mamy specjalne ruchy rotacyjne, które powodują, że ten brud jest po prostu wycierany. Dodatkowo sama kamera w połączeniu z tą sztuczną inteligencją, jeśli widzi, że po jednym takim przejechaniu to zabrudzenie nie usunęło się, to on jest w stanie powtórnie wrócić w to miejsce. Tak samo wygląda sytuacja, jak ten robot jedzie po jakimś dywanie, odkurza go i po jednym przejechaniu dalej jest brudny. Może się tak zdarzyć nawet przy tym maksymalnym trybie turbo, kiedy jest uruchamiana ta najwyższa moc na poziomie 7000 paskali. To jest naprawdę bardzo dużo. Musicie mieć bardzo ciężki dywan do wyczyszczenia, żeby on sobie z tym nie poradził, ale może jak macie jakieś zwierzęta, psa z długim włosiem, to może się tak zdarzyć. No i właśnie jak on odkryje, zobaczy właśnie ta sztuczna inteligencja, że po takim przejechaniu nie wszystko jest podkurzane, to on wróci do tego miejsca i jeszcze raz to zrobi. Także tak naprawdę nie musicie się kompletnie przejmować tym, że na przykład jak coś wylejecie, to ten odkurzacz raz sobie przejedzie i po prostu lekko to umyje i wszystko się będzie kleić. Nie. W zdecydowanej większości przypadków to wygląda tak, że on naprawdę dokładnie myje po prostu tą podłogę i stoi to na wysokim poziomie. No i finalnie mówiąc też o pełnej automatyzacji, oczywiście możecie sobie tego robota skonfigurować, czy to z Google Home, Alexą, czy dla użytkowników Apple są dedykowane skróty Siri. No a ogólnie, jeśli miałbym podsumować ten sprzęt, powiedziałbym, że jest on dla tych naprawdę najbardziej wymagających. Moim zdaniem łączy on w sobie najważniejsze w zasadzie cechy bardzo dobrego robota sprzątającego. Jak Wam mówiłem, sama stacja ładująca nie jest bardzo małych rozmiarów, to trzeba sobie powiedzieć wprost, ale jak na tyle opcji, które oferuje, łącznie z tymi zbiornikami dużymi na wodę, z drugiej strony tą technologią mycia samych mopów, nie jest też duża. No a sam poziom odkurzania, mycia podłóg, który reprezentuje ten odkurzacz, stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Do tego jest fajna aplikacja z funkcją podglądu z kamery na żywo, że mamy tutaj takie kombo, które można naprawdę każdemu polecić. Oczywiście sprzęt ten nie jest tani, tak jak Wam mówiłem, kosztuje 4799 zł obecnie w przedsprzedaży. Dostajecie akurat teraz jeszcze prostownicę za złotówkę, więc ta cena jakby można powiedzieć, że wydaje się być trochę mniejsza. Natomiast to, co chcę podkreślić, to to, że dla zdecydowanej większości osób ten robot będzie kompletny albo nawet ponadkompletny. Ciężko przyczepić się do czegoś, że coś nie działa, że coś mogłoby lepiej wyglądać. Może mogłaby być jeszcze druga szczotka i tyle w zasadzie, ale i tak te dodatkowe funkcje, jak na przykład powtórne wracanie do tego, aby coś jeszcze umyć, tutaj tak dobrze działają, że może, że nie trzeba się nawet tym przejmować, tylko po prostu trzeba za to zapłacić. Także jeśli jesteście bardzo wymagający, to myślę, że jak najbardziej można zainteresować się tą propozycją od Dreamy. Gdybyście chcieli kupić w przedsprzedaży, link znajduje się w opisie tego filmu, a my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!